Nie no, powiem panu, że naprawdę fajna ta beta. Piotr, ale jest gablota do wzięcia. Volkswagen Bora. Mniejszy brat Passata. Tato, czy ty możesz zrozumieć, że ja nie chcę żadnego Volkswagena? Panie, masz pan 500 i zarezerwuj mi tą Borę na 2 dni. Tato! Kupiłem betę! Piotr, coś ty zrobił! Kurwa, zadatek wzięty! Ciekawe, jak te dryftery dryftują tym ręcznym, kurwa! Piotr, nie uwierzysz! Drzewo uderzyło w twoją BM-kę! Jak zostawisz suba, to twojemu sąsiadowi jutro gablota nie odpali! Piotr, coś taki smutny! Na czego mam się cieszyć? Wszyscy moi kumple sobie śmigają autami, a ja jeżdżę jak ten kretyn autobusem. Byś mi nie rozwalił BMW, wszystko byłoby dobrze. Dobra, Piotr. Przyznaję, że absolutnie nieodpowiedzialne, bezmyślne, głupie albo może debilne było posadzenie przez kogoś drzewa tak blisko drogi. Wiesz co, naprawdę mam dość tych twoich żartów, one są żałosne. Masz rację, synek. Żarty się skończyły. Przez 2 miesiące siedziałem na L4, żeby mógł legalnie dorobić i zarobiłem, jak wy to młodzi mówicie, sporo hajsu. Co? Poważnie. Mam teraz tyle, jak wy to mówicie, siana, że od dzisiaj maseczek jednorazowych będziemy używać jeden raz. Wow. I powiem ci więcej. Nawet starczy na gablotę dla ciebie. Nie gadaj. No to wchodź w internet i wpisz. Najlepszy samochód do 1500 zł. Nie, wiesz co, mam cię dość. Na razie. Ach, kurczę. Ten mój Piotr to też ma niezły charakterek. Wykapana Grażynka. Piotr, nie gniewaj się już na łojca. Coś się wymyśli z tym samochodem. Nie musisz się wysilać. Kupiłem ci tego batonika, co tak bardzo lubisz, tylko chciałem sprawdzić, czy nie jest popsuty i tak jakoś całego zjadłem. Ale mam coś lepszego. No mata go, no. Piotr, boczysz się jak Paris Hilton. Chodź, zjesz z łojcem chleba w jajku, tak jak lubimy. Dzięki, nie jestem głodny. Piotr, kupiłem ci butelkę wody z syfonem. Chodź, wlejesz łojcu jak kiedyś, co? Sam sobie wleję, ja wychodzę. Piotr, nie dąsaj się. Znajdziemy jakąś dobrą gablotę, a jak ją sobie ubezpieczysz w rankomacie, to na hasło fala 150 będziesz miał 150 zł zwrotu, kupimy ci dobrą wiertarkę i we dwóch będziemy wiercić w ścianie sąsiada. Nie bawi mnie to. Ach. No nie ma rady. Trzeba będzie odkupić Piotrowi samochód. Ale trzeba poszukać coś taniego. Panie, dzwonię z ogłoszenia. Jestem zainteresowany tym autkiem. On kosztuje 1300? Biorę. Aha, bez prawa do rejestracji. Ale skoro na bocznych nie stoją, to może nie złapią, nie? Gdzie ma kierownicę? Coś przerywa. To Anglik? Gdzie ma tą kierownicę? A, na tylnym siedzeniu. Czołówkę miał z tirem. Panie, jakbyś pan załatwił podbity przegląd na rok, to ja go biorę. No to do widzenia. Kurwa, co tu zrobić? Wiem, może bym odkupił to cinto cięte od tego klienta, co mu opchnąłem, jak miałem komis. Kurwa, tylko jak mnie pozna, to mi łeb urwie. Tam połowa silnika była do remontu. Trzeba będzie się przebrać. Panie, to cięto jest na sprzedaż? Mogę sprzedać za 6 tysięcy. Ha, za tyle to ja bym sobie kupił 7 sztuk. Na każdy dzień tygodnia inne. Panie, nie denerwuj mnie. Ja tu zrobiłem kompletny remont silnika. Kupiłem go od takiego szachraja, że jakbym go spotkał, to przysięgam, że taka luta leci na pysk od razu, żeby mu jedynki na spacer wyprowadził. No patrz pan, jakie czasy. Teraz to trzeba się pilnować na każdym kroku. Kiedyś tak nie było. A żebyś pan wiedział. To co, sprzedajesz pan za 2000? Tak. Za 2000 euro, piszemy umowę. Aleś pan chytry. Choremu synowi chciałem kupić. To nie wiedziałem, to w takim razie parę stówek opuścimy, no. Dobra, jak pan masz serce z kamienia, to o czym my w ogóle mamy gadać? Widocznie nie obchodzi pana ludzka krzywda. Do widzenia. Ale jak w tym pikaczęto jest wszystko porobione, to byłby dobry zakup. Chyba coś wymyśliłem. Skurczybyk się ładnie prezentuje. Trzeba by tą niebieską strzałę trochę zdezelować, to i cena przy sprzedaży będzie niższa. I jedziemy z tematem.
zapeć. Co za pech. Jakbyśmy wyrwali te kabelki, to na pewno nie odpali. Chodź. O kurde. Przydałaby się jeszcze pod spodem mała plama oleju. Ja znowu w sprawie tego autka. Namyśliłeś się pan w końcu? Jak wszystko będzie w porządku i od razu odpali, to biorę za te 6000. Panie, tu wszystko chodzi jak w zegarku, kurwa. No to co jest? No, panie, ja nie wiem co się stało, no wczoraj jeszcze palił nasz czoła. Ale kręt. Panie, pan tu nie masz połowy kabli. O matko, może szczury pogryzły. Panie, tyle kabli? Nie wiem, czy by krokodyl dał radę. Tak jak myślałem. Oleju wywaliło tyle, co w Zatoce Perskiej. Rozdupcona skrzynia, silnik i rozrząd. To przysięgam, pierwszy raz to widzę. Każdy handlarz tak kłamie w żywe oczy. Panie, ale ja nie jestem żaden handlarz. Żaden handlarz się nie przyzna, że jest handlarzem. Mogę go kupić, ale jak będzie dobra promocja na niego. I ile pan dajesz? W cenie złomu. 500 zł. Kurka wodna, no. A bierz pan to w cholerę, ja już mam dość tego złoma. Opuściłbyś pan jeszcze na flaszkę z tych 500. No ale ja nie mam wydać, no. Akurat mam naszykowane 480. Niech panu będzie. I pamiętaj pan na przyszłość. Ford gówno Ford, a Fiat jego brat. Ach, kurde, ale to ciężar. Gówienko takie małe, ale waży, kurde. Mogłem go zostawić chociaż na chodzie, kurde. No, jeszcze trzeba go tylko deczko stuningować, żeby się Piotrowi spodobał. Zamykamy dziuple. Piotr, kupiłem ci nową gablotę. Co ty gadasz? Patrz, Piotr, jaką masz Bawarę. Co to jest? Takiej BMW-cy to ci całe województwo będzie zazdrościć. Nie, ty chyba sobie jaja robisz. Jaja to będą jak laski ci będą przez otwarte szyby do środka włazić, jak zobaczą cię w takiej limuzynie. Wiesz co, jak chciałeś mnie upokorzyć, to ci wyszło idealnie. Piotr, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie no, kumple mi nie uwierzą, no nie ma opcji. Patrz, Piotr. Przy ubezpieczeniu płacisz jak za Fiata, a tak naprawdę jeździsz tuningowaną betą. I co najfajniejsze, możesz sobie porównać ofertę nie jednego, tylko kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. No znowu się obraził, no. Ale ten młody szczaf jest niewdzięczny. Człowiek se żyły wypruwał, od gęby se odejmuje, żeby dogodzić, a tu proszę. Ja to mówię, od dobrobytu to im się już dawno w dupach poprzewracało. No i co ja teraz zrobię z tym samochodem? Trzeba będzie go wystawić na sprzedaż. Ale zaraz. Przecież to jest hybryda. Pół Fiat, pół BMW. Nie no kurwa, panie, dziwne jest to BMW, no. Panie, bo to jest concept car. Najnowsza generacja hybrydy. Panie, z której strony to jest hybryda? Chodź pan to zobaczysz. O Jezu! Ale cudo! Ile się ceni ten cudak? 12 000. Biorę. Będziesz pan zadowolony. Nie byłbym sobą, gdybym wam czegoś nie załatwił. Po zakupie ubezpieczenia na rankomat.pl z linku w opisie możecie odebrać 150 zł zwrotu na konto. Wystarczy po zakupie wypełnić specjalny formularz odbioru z kodem FALA150. Kod jest ważny do końca roku. Trzymajta się!